poprzednio w Darksiders. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie, z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Darksiders Definitive Edition, w którym kontynuujemy eksplorację odlewni, w której poszukujemy trzech, no w sumie to już dwóch serc strażnika. Czy serc, fragmentów serc właściwie. Bo same bo właśnie samo serce zostało podzielone na trzy kawałeczki, które my teraz musimy znaleźć. Okej, okay, to jest chyba, wydaje mi się, normalnie przejście z fabułką. Czy sobą, no po prostu przejście, żeby się wydostać stąd, nie? Tu jest. No. Żegnam. No dobra. Mam tutaj takie przejście, wejście, wzejście. Chociaż to bardziej jest chyba powrót, mi się wydaje. No dobra. Gdzie teraz? Wodą coś będzie? Chyba nie. Ale tu się mogę. A, okej. Okay. Potrzebuję tutaj karna. Okej. Okay. No to w górę. Troszeczkę w lewo. O, to był bardzo ciekawy skok. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Dziękuję bardzo. Dobra, czyli tutaj trzeba się szybko cofnąć. W górę. Czemu się tylko takich łapie? No, to jest dziwne. Dobra, i teraz... Po prostu odblokuję przejście, czy znowu dostanę konstrukta? Nie, nie zapomniałem. Chcąc, nie chcąc, jesteś mi tutaj potrzebny. A, tutaj muszę stanąć, ok? To weź mnie przeciepaj na drugą stronę teraz. Dobra, tam już na własną rękę się dostanę. Tak więc lećmy. I znajdźmy jakąś bombeczkę. Uśpioną bądź nie. Okej, jest ten. Jest konstrukt. Gdzie? I takie żonglowanie może być nawet ciekawe w walce. Bo tu jest jakaś wajcha. Ale może najpierw konstrukta, Bo tam jest też jakieś miejsce dla niego. Dobra, wejdź na łańcuch i... Zeskocz z łańcucha. Teraz co robi ta dźwignia? A, podnosi całość. Okej, jak puszczę, to będzie wracać, czy... Tak, powoli wraca.
I trzeba dość szybko się na ten łańcuch dostać. Zdążyłem? Na szczęście tak. Dobra. No i już teraz po ściance, nie? Dobra. Juhu! To teraz dłuższy bieg po ściance do kolejnej narośli. Tu się mogę puścić. Pusto. O, jest wajcha. I co teraz się stanie? O, mosty się zrobiły. Znaczy, zrobiły, to trochę dużo powiedziane. Po prostu się podniosły. Okay, a jako, że jest most, to będę mógł teraz użyć tego konstrukta i nim rozwalić sobie ścianę. No to go, panie konstrukt. Szkoda, że nim nie mogę się jakoś przyspieszyć, no ale... nie jest on też aż tak powolny, nie? Ale fajny ma model postaci ten konstrukt, jeśli mam być szczery. Przejście? Ty swoim młoteczkiem tego nie rozwalisz, panie kolego. O, i już drugi fragment? Okej, okay, tego się nie spodziewałem. Tego czytaj, że tak szybko to znajdę. Przeciwniki. Yeah! O, zaczekasz. Świetnie. A walczyć umiesz? Chyba tak, to może byś tak pomógł, tak chociaż troszeczkę. Nie, no nie walczy. Trzeba coś zrobić, zrób to sam. A, dobra, patrzcie, jednak walczy. Coś nie coś, ale walczy. Dobra. Tu niestety mnie uciekł od tego, od łapy tego konstrukta, bo Karn sobie postawił wypeprzyć. No, daj się grzmotnąć. Okej, tylko damaga lekkie to robi. O, jest broń. To będę miał czym nakarmić swoje ostrza. Dobra. To zdechło, to też. No, daj to przejście. Dzięki. A, czekaj, kółkiem się zwoziło. No, spoko. No, niby większe obrażenia, ale długo to nie potrwa. Karn, chodź tu, nie? I prawie mnie pod skrzynkę przerzucił, skubaniutki. Jestem ciekaw, z czym się śmierci przyjdzie zmierzyć na koniec. Okej, mamy wajchę. Coś, no bo wojna finalnie miał zabić niszczyciela. A śmierć kogo bądź co będzie miał zabić? Jak na razie to on tylko szuka sposobu, jak uniewinnić wojnę, nie? Czy uniewinnić, jak udowodnić jego niewinność, nie? No to co? Kluczyk. A w środku?
Oj, będzie bitka, będzie bitka. Coś nie, coś rzeczy. Dobra, Karn, ty tam ich zajmij trochę. Bo jak przechodziłem gierkę jeszcze raz, nie? To dość fajny glitch mi się przytrafił w podmokłym forcie. Znaczy glitch, no taki leciutki bug, nie? Mianowicie... O! O! Stwierdziłem, że dla czegoś takiego też jest egzekucja żniwiarza. Żniwiarza. Zdrowie i obrona. Obrona już odkryta. Niech będzie w takim razie to. Czy dobrze wziąłem, tak? Tak. Okej, 60 tysięcy prawie hajsu. Okej, tu potrzebuję kulki, ale jakby... Co mi z tego? Zresztą, no, konstrukta tutaj nie przeprowadzę, bo jest za wielki. Chlupniem, bo uśniem. Okej, tam jest przejście. Dole coś będzie? Dobre pytanie. Nie skoczysz, to się nie dowiesz, nie? Okej, tu się da wspiąć. Na szczęście. Tylko czy to jest droga powrotna, czy to jest droga dalsza? Czekaj, czekaj. Tędy, tędy. I teraz w górę. A! Dobra. Na szczęście nie odskoczył, bo bym się już wpienił. Nie. Żadnych odskoków. Po prostu iść w górę. Okej, tutaj się kończy jedna trasa, więc trzeba sobie dojść do kolejnej. I coraz wyżej. O! Okej, są jakieś przeciwniki. Jest jeszcze jedna wajcha. No i w sumie to tyle. Póki co. Ale patrząc po tym, jak bardzo kamera dość sugestywnie tą wajchę wskazała, no to jestem na dobrej drodze. Popularnej, powiedzmy. O, to jest gdzieś skrzyneczka. Ale chyba nie tu. O, ale za to tu jest moneta przewoźnika. A to sobie z chęcią przygarnę. Już 9. No to jeszcze 11, mogę sobie losować kolejną opętaną broń. I nie powiem, wolałbym, żeby były to kosy. Fajnie byłoby mieć opętane i kosy, i broń dodatkową. Nie wiem, czy mi teraz na chwilę rozłączyło jakby kontroler, ale... Never mind. Mogę się do tego tak w sumie na odskoku przyciągnąć? Mogę. Jak miło. Pewnie w wielu sytuacjach może mi to uratować dupę. No chodź tu. Bierasz się gdzieś? To mi kompletnie nie wyszło. Ej, że co? Czemu za zero? Czemu się nagle wyhilował do full? To był atak? O, nie wiedziałem, że są tu ataki ładne. Czemu to? Halo, kontroler. Współpracuj ze mną. Nie rozłączaj się. Nigdzie, że ma tu ataki ładowane.
Okej, widzę drugie. Tylko szpony mają taki atak. Ciekawe w sumie dlaczego. Okej, tam jest skrzynia i mogę się do niej dostać. Tu jest ta wajcha. Tylko co ona w sumie robi? Albo otwiera tamę, albo... Puszcza górskie łzy... Zwiększa poziom wody, mówiąc ogółem. A i zasilanie, tak jakby. Też daje. No dobra. Ale mnie teraz interesuje ta skrzyneczka. Dobra, jakby tu spaść, żeby nie spaść od razu na glebę? Mniej więcej w taki sposób. Dobra, to w górę. Co tam się... co się tam stało przed chwilą? Chodź tu. No i cyk do egzekucji od razu. Wybierasz się gdzieś? Okej. Jeśli to miała być straż, to była trochę to trochę licha była. Okej, lepsze kosy. Po trafieniu krytycznym 6 punktów gniewu i większe obrażenia. Uuu, i rogata skrzynka też tu jest. Co mają moje aktualne kosy? Obrażenia z wstrząsów i szansa na egzekucję. To nie. To na razie sobie to zabiorę tylko. Ale jakby tej drugiej skrzynki tu nie było chyba. Skąd ona się tu wzięła? No to... Mówmy się, a ten puklerz za dobry to nie jest. Rękawice twórcy! Najlepsi kowale twórców wykuli ten misterny pancerz dla czempiona, który stanie do boju ze spaczeniem. Ma być opoką dla tego, który chroni wszelkie stworzenie. Wow, faj! Pancerz? Naramiennik? Ej, czy to jest cały set twórcy? Co wygląda? Jak on się prezentuje? O, jest to wiele lepszy od mojego aktualnego. I z tego co widzę, jest to też taki legendarny. Przez co pewnie nie będę mógł nakarmić nim broni. Aż sprawdźmy. No nie, ale za to mogę dać. Czekaj, czy byłoby coś, co tak. No nie, niestety nie. Dobra, i co? Jeszcze większa obrona, albo proszę, że zostają stałe. No to podziękuję. I uwaga, okazało się, że dalej to działa. Uwaga, teraz patrzcie. Wyrzucę sobie te szpony. Podniosę. I. Pyk! Dalej mogę je upgrade'ować. I uwaga, nie mylcie. Ponieważ tak, szpony resetuje się szponom ten level upgrade'a, ale wszystkie bonusy, jakie one w tym momencie dostają, cały czas idą w górę. Zdrowie za zabitego, o wow, ale no, wow, o, nieźle, fajnie. No, to dużo. Wkręca się ten problem niestety. Nie wiadomo co ci wydropi. 16. Już teraz nie wiem, nie wiem teraz czy to się obniżyło czy nie. Dobra, lecimy. Bierzemy te zbroje twórcy. A, tylko właśnie, czekaj co ja tutaj miałem. Gniew i magia. To jest użycie gniewu? Okej, dobra. Czy to zostaje? I buty. Dodatkowe złoto. No dobra, przeżyję te 10%. Zresztą teraz to nie jest aż tak dużo. Kurde, jakbym jeszcze miał, nie wiem, broń do tego, nie? Na przykład kosy, to byłoby zajebiście. Cały taki set twórcy mieć na sobie, nie?
No ale dobra. Lećmy dalej. Jakby dać to troszeczkę niżej, to mam wrażenie, że będę spokojnie się wyrobił. Okej. Geronimo! Poleciałem, chlupłem i lecę dalej. Znaczy dalej, w tym momencie raczej lecę do wyjścia. O, ale tutaj jak jest moneta, to skończę sobie droga. Bo hej, czemu by nie? To już 10, a 30 w ogóle znaleziona przeze mnie w grze. Jestem w sumie ciekaw, czy jest ich jakaś konkretna ilość, czy one po prostu się pojawiają w losowych momentach. Jakby uwaga, fajnie jest. Jest to, nie? Tam widziałem, że była bomba, ale jakby po co mi tu bomba, skoro mam konstrukta, którym sobie zresztą poradziłem, nie? No, to jest taki trochę ryzyk fizyk z mojej strony, ale czy ja jestem w stanie postawić tu konstrukta i... Już myślałem, że się zaciął, nie? I go zniszczyć? Mam wrażenie, że byłbym w stanie. Tak samo jak być może byłbym w stanie się tam dostać. Nie ciągnij za wajchę, to się nic nie stanie. Nie, tutaj nic nie zrobię. Nie, ale chwilę z tym nic nie zrobię chyba. Okej, okay, albo ta kula jest jakaś ma... Oddawaj kulkę! A i teraz się na ziemię spieprzy, tak? Mhm. Nie bardzo tylko wiem po co, skoro mogłem to stąd po prostu chyba zabrać. Bo wtedy bym sobie tego cieniobucha... przyciągnął sobie łapką, nie? To po prostu musimy się pośpieszyć, no ale... Jak już twórcy postanowili mi to jeszcze troszeczkę... przyspieszyć, no to narzekać nie będę. Kurde, już 20 minut minęło! Jak ja się dobrze przy tej grze bawię, nawet nie zauważam, kiedy czas tak leci. Dobra, na szczęście nie ma przeciwników. I co? Coś mi się wydaje, że niestety, ale prędzej czy później, a raczej prędzej, się pojawią kolejni. No i teraz po ściance w górę. Dobra. I co teraz? Czy to już jest prosto do serca? Tak, to już jest droga prosto do serca. No, to się jeszcze przejdzie. Hajsiwo pozbiera. Gdzie się będzie dało, oczywiście. Ja mam wrażenie, że tutaj hajs głównie jest nie tyle na kupowanie kolejnych broni, a bardziej na wykupywanie sobie skilli. Wygląda trochę, jakby mu się ostrze wysuwało z tego. Buta. Albo tak jakby tak nagle tą dawał. A jakby ta kosa mu się lekko wydłużała na buta. Albo jakby butę dawał na kosę i z nią zrobił tego młynka, nie? Znaczy mi młynka, czy tam fikoła. Dobra, ziomeczku, no to lecimy z powrotem. To też fajnie było rozwiązane, muszę przyznać. I teraz nie zgadnę. Przeciwnicy. No oczywiście. Koszmarny drapieżca, czyli pewnie coś troszeczkę mocniejszego. Chodź, 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 chodź. Dziękuję. Magia i doświadczenie, super. Znaczy, z tym doświadczeniem to teraz tak trochę nie super, bo to akurat by mnie dość mocno kusiło, no ale... Mam taki dość fajny talizman. Ty! Skurczysyn zamroził mnie!
Okej, to muszę zapamiętać, że koszmarni drapieżcy lubią zamrażać. Znaczy, lubią i potrafią. Okej, tu się też widzę zwiększył poziom wody. A dobra, no, bo przecież on się z tym stąd nie wydostanie, ja muszę otworzyć przejście. Czyli tak, ja idę tędy, wracam się, otwieram przejście, on przechodzi, potem ja się cofam i idę tak jak na początku tutaj się dostałem, tak muszę się cofnąć. To jest w ogóle ten pilar, skoro nic tutaj dalej nie ma. Bo chyba poza możliwością powrotu tam nie widzę innej opcji. Okej, tutaj też jest, no ale przecież tam chyba mogę... No też mogę z wody się normalnie dostać, więc po co to tutaj jest? Czy jakby okej, szanuję, że jest tutaj kilka opcji, nie? No ale jakby... Tylko bez sensu dawać kilkanaście możliwych dróg w grze, która jest RPG-iem takim, no powiedzmy, troszeczkę liniowym, nie? No bo lochy przechodzimy w konkretnie ustalony sposób przez twórców. Czekaj, coś zdupcyłem teraz. Rurki mi się pomyliły. Do tej rurki muszę iść. Znaczy wrócić do tej. Przez tę rurkę muszę się dostać dalej. Dobra, no, otwieraj drzwi. Ty, a dalej, jestem prawie pewien, że uda mi się to, że nie muszę w ogóle tam przechodzić. No ale bullshit, jakby mnie ta niewidzialna ściana nie zatrzymała, to bym na spokojnie zdążył. No jak mi teraz gra napluła po prostu w pysk, nie? To jest po prostu teraz niewyobrażalne... Może nie lenistwo, ale niedocenianie umiejętności graczy. O, tego nie było wcześniej. Woda pewnie ochłodziła lawę. Teraz co, na czoło czy na drugie przedramię? Na drugie przedramię. Czy to na drugi, na ramiennik właściwie. O, i teraz się mogę do tego konstrukta dostać. Jak milutko. O, no ale teraz spoko. Dostanę się do konstrukta, ale... Jakby co teraz, no bo jakoś to jeszcze muszę otworzyć, nie? Nie wiem, tutaj rurką jakąś jest przejście? Będę raczej nie. Tą rurką? Nie. No, no fakt, dlaczego ja na to nie wpadłem? Ale patrzcie, to czasami najprostsze rozwiązanie jest najmniej oczywiste. Dobra. Może jeszcze uda się trzecie serce znaleźć. Czy trzeci fragment, znaczy się. Okej, to jednak po prostu blokuję sobie przejście. Okej. O, po tak gniewu, to poproszę. O, no, dosięć go. Okej, z tej strony też się coś znajdzie. O! Okej, to poszło ekstremalnie szybko, ale... Oj, ten kawałek to chyba jest spaczony, tak mi się wydaje. Sądząc po kolorze. O, dużo tutaj tych kryształów. Tak na szybko zniszczę wszystkie. No bo... No bo mogę, kurwa, tak? Nie zabronicie. Jak nie wszystkie, to przynajmniej to, co jestem w stanie.
jak ja się mam dostać na górę? Takie pytanie. Już nie będę taki drobiazgowy, nie? Tam jest chyba zablokowane. Tu jest jakieś przejście. A, okej, dobra. Wszystko jasne. Konstrukt musi otworzyć przejście. Także hop, hop w górę. Dalej. A dobra, już myślałem, że mam się z tego złapie, ale nie, tutaj trzeba. Na to doskoczyć. Teraz, bo. Na szczęście. Go. Już? Już? Nie spodziewałem się, że to pójdzie aż tak szybko. Tamto mi zajęło prawie 20 minut, a to zajęło mi 3. Co ty nie powiesz? Oj, jest... Tak, jest spaczone. I konstrukt teraz chyba niestety też. Spaczącą dozorca. Au. To się nie powinno wydarzyć. Ale może w sumie lepiej wrzucę sobie już żniwiarza, żeby go wykorzystać. Mam takie ciężkie ataki. Nawet, że mam, ale chyba lekkie będą lepsze, mi się wydaje. Dobra, pół HP już ma. Teraz lecimy, budujemy napięcie. Nie mam bladego pojęcia, jakim cudem nie oberwałem, ale nie wiem, czy chcę to wiedzieć. I akurat teraz oberwałem. Co, dwa szybkie cięcia znikąd, a nawet trzy. I proszę bardzo. Gotowe. Już, a gdzie żniwiarz? No, Karn, bo mi zasłaniasz dostęp. Czy to gdzieś tu? No nie, no, Karn, no pod butem masz broń. Że my nie zabójcy. Patrzcie, legendarny set twórców, a ja jakieś byle pierdołowate kolejne rękawice są już od niego lepsze. Nice. Dobra, tu sobie chlupnę przynajmniej. Dobra, lećmy dalej. Oddajmy to serce. Ale naprawdę, wydaje mi się, że coś tu się może mocno zepsuć. Biorąc pod uwagę, że to jest spaczone. Corruption fair weeps from it. The other two heartstones were pure. I'm wagering that their radiance will cleanse the third. Mayhaps. Karn, the greater risk is to do nothing. Aye. Nie udało się. On już jest cały od tego spaczenia. Jakby mogliście mu najpierw na czerep zamontować, a potem na ramiona. Wydaje mi się, że to głównie to, że on to na czerep dostał, tak go wypaczyło, nie? Zbudź i z... A znaj, no w sumie wyszedł, no i nie wie...
wyszedł, no to trzeba znaleźć. Ale dobra, typa poszukałem w kolejnym odcinku. Ja ten już kończę i z wami się żegnam. I do zobaczenia w kolejnym. Adieu.